Hej, witam Cię serdecznie, Klaudia z tej strony. I dzisiaj chciałabym tak na krótko nagrać taki filmik, w którym mam nadzieję, że dam Ci trochę do myślenia, żebyś zastanowił się trochę nad swoją wolnością finansową. Co tak naprawdę dla Ciebie znaczy Twoja wolność finansowa, co dla Ciebie znaczy niezależność finansowa, tak naprawdę co Ty chcesz od tego życia, czego oczekujesz robiąc to, co robisz, do czego dążysz. Dlatego, że wiele osób, które zaczynają jakikolwiek projekt lub zaczynają biznes, właśnie na przykład network marketingu, często mówią, że chcą niezależności, wolności finansowej, chcą porzucić etat, że po prostu chcą być wolne finansowo, tak? I moje pytanie tutaj do Ciebie, co dla Ciebie znaczy ta wolność finansowa? Jak mógłbyś ją określić w konkretnej sumie? Ile ta Twoja wolność finansowa kosztuje, tak? Bo samo słowo wolność finansowa, samo chcenie, pożądanie tej wolności, tej niezależności i po prostu bycia własnym szefem nie wystarczy. Musisz po prostu wiedzieć konkretnie, ile chcesz, ile będziesz potrzebować i do czego dążysz konkretnie, do jakiej sumy, żeby zaspokoić tą swoją właśnie wolność i niezależność finansową. Więc jak to obliczyć? Ja Ci podpowiem, jak ja obliczyłam swoją wolność finansową i doszłam do tego, czego tak naprawdę chcę w życiu i też ile to będzie kosztowało, tak? I wiem, do czego dążę i wiem, jaki jest mój cel, wiem, ile muszę wtedy zrobić, ile muszę włożyć w to pracy i jestem na to przygotowana, ponieważ wiem, do czego dążę, mam wizję tego, wiem, jakie są moje marzenia i wiem, ile one kosztują. I teraz jak możesz Ty to zrobić? Podpowiadając Ci, jak ja to zrobiłam, to po prostu pierwsza rzecz, jaką zrobiłam, wypisałam sobie wszystko, czego ja chcę w moim życiu doświadczyć. Wszystkie moje możliwe marzenia, wielkie, małe, realne, nierealne, takie, które mogę osiągnąć, takie, które inni ludzie osiągnęli gdzieś w swoim życiu, którzy doświadczyli, to znaczy, że jak ktoś to zrobił, to ja też mogę, tak? Nie mówię tutaj o wylądowaniu na Księżyc akurat, chociaż też to jest możliwe, bo już to człowiek zrobił, ale mówię tutaj o bardziej przyziemnych marzeniach, tak? Typu podróżowanie, zwiedzenie jakichś miejsc, czy doświadczenie jakiejś sytuacji. I dla każdego nas to jest dostępne, tak? Wszyscy jesteśmy ludźmi, dla nas są te właśnie rzeczy przygotowane przez cały wszechświat, więc my powinniśmy z tego korzystać i powinniśmy zrobić sobie właśnie taką listę, czego my chcemy, z czego my chcemy skorzystać w tym świecie, tak? Więc pierwszym krokiem do tego, żeby wiedzieć, ile kosztuje Twoja wolność finansowa, to jest po prostu wypisanie sobie wszystkiego, czego chcesz od tego świata, co chcesz posiadać i co chcesz doświadczyć, ile to kosztuje. Więc na przykład jak ja sobie zrobiłam taką listę 100 rzeczy, które chcę w życiu doświadczyć, 100 moich marzeń czy też celów i mniej więcej mogłam oszacować, ile to będzie kosztowało, czy dom z basenem, czy mieszkanie gdzieś w ciepłym kraju, czy takie materialne rzeczy. Również mogłam sobie oszacować, ile kosztuje na przykład podróżowanie dookoła świata, co jest moją pasją, ile kosztuje na przykład prezentowanie mojej rodziny, czy dzielenie się z innymi tym, co mam, tak? Więc wiem, ile tak naprawdę potrzebuję pieniędzy na to wszystko, tak? Więc wiem, co będzie znaczyło dla mnie wolność finansowa, tak? Bo tutaj mówię o finansach. Może być wolność też mentalna, tak? Ale to jest totalnie inny temat. Więc kiedy wypisano, mam taką całą listę tych wszystkich rzeczy, które już wiem, które chcę osiągnąć w życiu, wiem, ile one będą kosztować, więc mogę sobie to mniej więcej podliczyć. I powiedzmy, dla przykładu rzucę taką liczbę, nie wiem, ile u Ciebie to wyjdzie, nie będę zdradzać, ile u mnie, bo ja mam naprawdę duże marzenia, ale powiedzmy przykładowo chcesz zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie, tak? Przykładowo. I teraz ile tak naprawdę możesz zrobić za te 20 tysięcy złotych miesięcznie? Czy wystarczy Ci to na te podróże, które chcesz odbyć? Czy Ci wystarczy na takie życie, jakim chcesz żyć? Czy wystarczy Ci na te wszystkie doświadczenia? Jeżeli wystarczy Ci 20 tysięcy złotych miesięcznie do końca życia, najpierw musisz sobie ustalić też, ile chcesz żyć. Więc powiedzmy, jeżeli powiesz sobie, że chcesz żyć 95 lat na przykład,
i masz akurat 35 lat, no to zostało Ci jeszcze 60 lat. I teraz przez 60 lat, otrzymując 20 tysięcy złotych miesięcznie, tak, to wychodzi Ci około, powiedzmy, 14-15 milionów złotych przez całe Twoje życie, tak? Żeby Ci starczyło na to wszystko, co sobie wymarzyłeś, żeby Ci wystarczyło na te wszystkie Twoje właśnie cele i marzenia. Czyli policz sobie, na przykład miesięcznie chcesz mieć 20 tysięcy złotych, rok ma 12 miesięcy, no to 12 razy 20 tysięcy, to wychodzi 240 tysięcy, razy lata, które chcesz jeszcze przeżyć, to jest powiedzmy 60 lat. Jeżeli masz 35 na przykład teraz, a chcesz żyć 95, no to masz jeszcze 60 lat i 60 lat razy te 240 tysięcy, to już wiesz, ile wyjdzie Ci suma na końcu tego całego wyniku, ile potrzebujesz na te Twoje wolne życie, na tą Twoją wolność finansową, na te Twoje spełnianie marzeń. I tutaj oczywiście dolicz wszystkie rzeczy, które potrzebujesz, żeby zaspokoić potrzeby typu spłacić kredyty, czy kupić dom, czy kupić jakieś mieszkanie gdzieś za granicą, czy cokolwiek jeszcze potrzebujesz kupić, to też to dolicz do tej całej sumy, tak? Ja tutaj mówię o dochodzie pasywnym, pieniędzy, które będą przychodzić do Ciebie na konto każdego miesiąca i nie będziesz musieć martwić się o emeryturę i żadne dodatkowe jakieś takie świadczenia socjalne, tylko żeby być wolnym finansowo, czyli być niezależnym od państwa, tak? Być zależnym tylko od swojego własnego dochodu pasywnego. Więc żeby wiedzieć, co dla Ciebie znaczy wolność finansowa, musisz ją wcześniej sobie określić konkretnie, co chcesz osiągnąć w swoim życiu, po pierwsze, co chcesz doświadczyć, cele wypisać, tak? To jest Twoja wizja, do czego dążysz, później ile to kosztuje, ile będzie kosztowało to miesięcznie i obliczyć przez lata, które Ci zostają Twojego życia i wtedy wiesz, do czego dążysz, tak? Dążysz do tego, możesz to osiągnąć wcześniej, możesz zarobić te pieniądze, powiedzmy dać sobie cel, nie wiem, 2-5 lat i wiesz później do końca życia, że żyjesz wolnym życiem, tak? Wiesz, o co walczysz i to Cię powinno motywować do tego, żeby działać, tak? Ja przynajmniej tak mam. Mam wypisane cele, mam wypisane marzenia, wiem, czego chcę w życiu, wiem, ile to będzie kosztować i wiem, co muszę teraz zrobić, wiem, jaki mam plan działania, żeby tą sumę zarobić, tak? Taka moja wskazówka dla Ciebie, być może Ci to się przyda, być może nie, ale to jest coś, co mnie motywuje i co sprawia, że ja działam, że ja cały czas planuję, że ja nie szukam wymówek, tylko szukam rozwiązań, bo wiem, o co walczę, tak? Więc mam nadzieję, że zrobisz też taką swoją listę, wycenisz ją i jak zrobisz taką listę, to daj znać, podziel się w komentarzu, ile kosztuje Twoja wolność finansowa i po prostu ile potrzebujesz na spełnienie swoich marzeń. Jeśli chcesz, skomentuj i podziel się z innymi, jeśli nie, to po prostu zostaw to dla siebie i pamiętaj o tym, miej to przed oczami, żeby po prostu motywowało Cię to do działania. Więc życzę Ci spełnienia tego wszystkiego, co sobie zamarzysz, co sobie zaplanujesz i życzę Ci, żebyś nigdy się nie poddawał, bo to jest najważniejsze. Działać i nigdy się nie poddawać. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia.